To jest Brudas. Brudas kilka miesięcy temu powiedział, że pobiłby każdego bezdomnego oraz każdą biedniejszą osobę. Ja mogę reprezentować każdą biedniejszą osobę. Brudas jednak powiedział, że nie będzie ze mną walczył, ponieważ mam zbyt mały fame. On ma ponad 300 tysięcy obserwacji na Instagramie, ja mam prawie 300 tysięcy widzów na YouTubie. Jeśli chcesz zobaczyć taką walkę między Brudasem a mną, to zasubskrybuj Ancymonie. Doprowadźmy do tego wspólnie i zobaczmy, co się wydarzy. Witajcie, Ancymon, jestem Mati. Ze mną dziś jest, tak jak ty mnie zawsze przedstawiasz, ekspert od takich dram internetowych, YouTube'owych, tak? Ty jesteś ekspertem od... Jak cię można nazwać? Aktualnie to chyba od komentowania życia społecznego i polityki. Ale też się znasz na prawie. No kiedyś tam skończyłem takie studia. O, no to widzisz, no tak, kiedyś, to jak coś jeszcze pamiętasz, to myślę, że nasza rozmowa dzisiaj będzie naprawdę fajna. Sądzę dużo, zwłaszcza, że wiesz, to były porządne, dzienne studia, prawo, a nie jakaś tam administracja na wówczas najlepszym uniwersytecie w Polsce. Nie? No tak to się świetnie. Chwalą, jak się tak wyraża. Teraz to nie wiem, ale coś tam, mam nadzieję, jeszcze pamiętam. No to super. Zapoznałeś się z sytuacją z Kruszwilem, ostatnio głośno, prawda? Tak, i powiem ci, że to jest jakieś dziwne, bo co prawda wiesz, ja nie jestem adwokatem, w salach sądowych bywam rzadko, ale wiem z doświadczenia własnego i nie tylko własnego, że sprawa karna to lubi ciszę. I zwykle to się robi tak, że o tym, że ktoś ma założoną sprawę karną, to ten ktoś się dowiaduje albo od policji, albo od prokuratury, albo od sądu, jak mu przyśle akt oskarżenia, a nie z mediów, bo to jest takie trochę nierozsądne ostrzegać drugą stronę, gdy ona jeszcze nic nie wie, że już się coś będzie działo. Właśnie będzie się przygotowywała i z tego co wiemy, znaczy przynajmniej z tego co ja tam sobie poustalałem, Kruszwil właśnie z tego korzysta, zbiera dowody i robi wiele innych rzeczy, więc puszczając tą sprawę do mediów, na pewno bardzo mocno zaszkodzono postępowaniu sądowemu i zmniejszono szansę na skazanie ewentualne Kruszwila, jeśli to jest on. Bo tu są bardzo poważne wątpliwości. Jasne, czyli można czyli z tego co powiedziałeś, tak teraz sobie uświadomiłem, że wszystkie osoby, które groziły mi pozwem, tak naprawdę od razu są na przegranej pozycji, ponieważ jeśli ktoś mi, znaczy od razu jest takie założenie, jeśli ktoś grozi mi pozwem, no to tego pozwu oczywiście nigdy nie dostanę. Natomiast jeśli zacznę grozić mi pozwem, no to już jestem na lepszej pozycji, ponieważ już wiem, że mogę się na coś ewentualnie przygotować, prawda? Znaczy, rozróżnijmy dwie rzeczy. Pozew, czyli sprawę cywilną, od aktu oskarżenia, czyli sprawę karną. Okej. Okay. Ja ci powiem tylko tyle. Ja raz w życiu jedyny powiedziałem, że kogoś pozwałem i to było dlatego, że już musiałem, bo już tak harcował, że mnie aż żonę obrażał. Okay. I powiedziałem to dopiero po tym, jak on już pozew miał w ręku, więc on już i tak wiedział. O. Natomiast zawsze jest generalnie taka zasada. Jak straszysz, to tego nie robisz. Jak chcesz coś zrobić, to nie strasz. No, proste. No. Generalnie to są ludzie, którzy najpierw straszą, a potem to robią, ale zwykle daje to bardzo efekt. Okej, okay. Bo ja jestem ogólnie chyba coraz bardziej rozpoznawalny jako ta osoba, która na YouTubie jest... YouTuber z największą ilością pozwów, albo tam gruźb o pozwów, ponieważ jak nagrywam 9 lat, tak średnio co roku wychodzi mi jeden pozew. 9 razy już mi grożono pozwem. No wiem, bo parę razy żeś wtedy do mnie dzwonił. Pamiętam, jakiś leżałem na plaży, a tutaj Mati, bo tu mi pozwem grożą. I zdaje się, że na groźbach się skończyło, nie? Tak, za każdym razem na groźbach się kończy i to jest zabawne, ponieważ pamiętam, jak grożono mi na przykład, nie wiem, taki głośniejszy przykład, to były siostry Godlewskie, bardzo popularne, i one powiedziały, że sprawę kierują do swoich prawników. I chyba prawnicy im powiedzieli, że nic z tego, ponieważ to był ostatni mail, jaki dostałem, no i pozwu nie dostałem, więc coś tam się musiało jednak zadzieć. Oj, powiem ci, że takie akcje to prawie każdy ma. Ja w zeszłym roku dostałem list po angielsku o vloga, którego zrobiłem po polsku. Generalnie opowiedziałem spiskową teorię pewnej dziewczyny. I to była spiskowa teoria. Tam nie było żadnego imienia, nazwiska, ksywki, nic. Generalnie na podstawie artykułu zrobiłem sobie vloga z cyklu spiskowe teorie, czyli czysto rozrywkowo, nie? I jakieś 2-3 lata później napisała do mnie osoba, która się twierdziła, że jest matką tej osoby i groziła mi pozwami, a także usunięciem mojego filmu z YouTube'a,
Uwaga, wiesz dlaczego? Dlaczego? Bo przez to, że ja zrobiłem tego vloga, to tamta osoba nie zarabia pieniędzy, bo jej materiał na ten temat ma mniej wyświetleń. Aha. No widzisz. Też do niczego nie doszło. To było jakoś tak w lato 2020. Film cały czas jest. Muszę odkopać tego maila, bo to będzie fajny temat dla vloga. No, na pewno. Dobra, to myślę, że jak już zrobiliśmy taki sobie wstępniaczek a propos pozwów i a propos ogólnie tak naszych doświadczeń z tymi sytuacjami, do których pewnie jeszcze dziś wrócimy, to myślę, że możemy przejść do głównej sytuacji, a zaczęło się od tego, że tutaj gazeta, internetowa gazeta Szczecin Nasze Miasto napisała taki artykuł 13 maja 2021 roku, ale ostatnio jakoś zaczęło być o tym głośno. Znaczy, Polsat robił materiał. Dokładnie. Polsat, Onet, Radio Z. Tak naprawdę jak pisze się teraz Kruszwil samo, to wyskakuje bardzo dużo artykułów dotyczących właśnie tej sprawy. Prywatny akt oskarżenia w sprawie pobicia przez szczecińskiego youtubera. Szczecińska prokuratura odmówiła zajęcia się sprawą pobicia starszego mężczyzny przez znanego youtubera. Śledczy twierdzą, że nie ma interesu społecznego w ściganiu młodego człowieka. To oburzająca decyzja. Przecież on ma miliony fanów wśród nastolatków, dla których jest idolem, komentuje pełnomocnik rodziny pokrzywdzonego. Youtuber zaprzecza, jakoby miał kogoś uderzyć. No właśnie, bo to jest sytuacja, że wcześniej było głośno o tym, że ma tam odpowiadać za to, a teraz już, że jednak nie będzie odpowiadał, aczkolwiek teraz zostało to rozdmuchane po raz kolejny i jednak ta sprawa chyba się znowu toczy. I to mnie w ogóle zastanawia, bo ja dzisiaj do pół godziny, jakoś tak dobrze powiedzieć, jeszcze godzinę temu, jeszcze godzinę temu byłem święcie przekonany, że ta sprawa miała miejsce 2 stycznia 2021 roku. I że ten mężczyzna zmarł kilka dni temu, nie? 9 maja. I ja byłem święcie przekonany, że chodzi o 2021 rok. Dokładnie. A to jest sprawa z 2020. Dokładnie. I teraz jest o niej głośno. I teraz troszeczkę nie wiem. Znaczy, jak to mówił Tadeusz Sznuk, tak? Z programu 1 z 10. Tadeusz. Nie wiem, choć się domyślam, o co chodzi w tej sprawie i myślę, że ty również domyślasz się, dlaczego ta sprawa została rozdmuchana. Tak, żeby wam uświadomić, jak to dawno temu było, słuchajcie, to było jeszcze przed epidemią tego wirusa, co to teraz grasuje. To jest po prostu jakieś zamierzchłe czasy, ale wiesz, ten artykuł wydaje się być jeszcze w miarę uczciwy. Nie wiem, mogę przeczytać bardzo krótki artykuł na Polsacie? Tak, jak najbardziej. Zobacz. Artykuł jest z 7 czerwca 2021 roku. Osoba, która go pisała, się nie podpisała. Ja też bym się bał podpisać pod takim artykułem. Tak. Tytuł. Akt oskarżenia dla Kruszwila. Miał uderzyć 66-latka pięścią w twarz. Mężczyzna zmarł. Co myślisz, jak czytasz taki artykuł? Że Kruszwil jednym ciosem znokautował faceta na ulicy i facet wykorkował. Tak, Bruce Lee. No Bruce Lee, karate mistrz, wiecie. I teraz, to jest bardzo ważne, co ja chcę teraz powiedzieć. To, co ja, nic co powiedziałem do tej pory, ani nic co powiem dalej, nie chciałbym, żeby było odczytane jako próba obrony kogokolwiek, albo pochwalania przemocy, czy jakichś patologicznych zachowań w internecie. Mi się generalnie nie podoba duża część filmików podciąganych pod pranki, bo uważam, że duża część pranków bardzo mocno przesadza i przekracza nie tylko zasady dobrego smaku, ale wręcz kultury osobistej, a nawet łamie prawo. Ja sobie nie wyobrażam, żeby ktoś mi za przeproszeniem wlazł do sklepu, próbował nagrywać tam sobie filmiki, ja mu grzecznie mówię, przestań wyjść, a ktoś mi jeszcze tam robi jakieś brzydkie rzeczy, potem jeszcze pokazuje jakieś wulgarne gesty, w ogóle bije starszą osobę. To mi się bardzo mocno nie podoba. Ja chcę to jednoznacznie potępić. Jasne. I powiedzieć, że tak, kurde, nie wolno. Tylko są dwie zasadnicze rzeczy. Dla mnie nie jest wszystko jedno, kto odpowie za zło. I dla mnie jest ważne, czy za to, przepraszam za wrażenie, beknie ten, kto uderzył, czy ktoś inny. A są bardzo poważne wątpliwości, czy to chodzi o Kruszwila. O tym za chwilę. Druga rzecz, taki tytuł jest cholernie patologiczny, no bo ten tytuł sugeruje, właśnie tak jak powiedzieliśmy wcześniej, że Kruszwil zabił człowieka jednym ciosem. Tak, dokładnie. Na tej zasadzie, ja w 2015 roku byłem w Polsacie.
I byłem w Polsacie. I tam byłem w programie politycznym Polsatu. To było w lato. Kilka miesięcy później, ale mniej niż dystans między styczniem a majem, rozwaliłem sobie kolano. Mhm. Czyli zgodnie z zasadami Polsatu, ja teraz mógłbym nagrać grać materiał pod tytułem byłem w Polsacie, rozwaliłem sobie nogę. Co z tego, że tą nogę rozwaliłem sobie 5 miesięcy później i jest bardzo wątpliwe, czy jest jakikolwiek związek. No tak. Nieważne. No, to jest budowanie tytułu na tej samej zasadzie. I to jest po prostu coś, co mnie zabija. A takich tytułów jest cała masa. I to jest, i teraz tak, okej, okay, no wyblurowali Kruszwilowi twarz, ale i tak wszyscy wiedzą, o kogo chodzi. Jasne. Prawo nie mówi, że trzeba komuś zabazować oczy paskiem, tylko mówi, że tak się powinno zrobić, żeby on nie był rozpoznawalny. Jak to się ze sobą rozpoznawalno, to tutaj ciężko, nie? No więc właśnie, ale to jest taka już typowa sytuacja medialna. Ja nigdy nie zapomnę, jak była sytuacja pod tytułem córka znanego polityka Janusza Korwin-Mikkego, Dominika K. zrobiła coś takiego i takiego. No, kurde, no ciężko się nie domyślić, że córka ma takie samo nazwisko jak ojciec, nie? No jasne. No jeszcze lepiej, jakby był syn. Ale teraz zobacz, czytamy dalej, bo to jest jeszcze ciekawsze. Tak, tak, a propos tytułów, żeby tutaj odhaczyć sobie jedną rzecz. Pudelek napisał, że Lord Kruszwil... Lord... tytuł. Lord Kruszwil, a zdjęcie pot jest z czarnym paskiem. Ale jest Lord Kruszwil, oskarżony o pobicie 66-latka. Mężczyzna zmarł, teraz już to zmienili na kilka miesięcy temu, aczkolwiek jeszcze dziś rano patrzyłem i było kilka dni temu. Także kilka miesięcy, kilka dni to się może pomylić. No to jest normalne. No chyba. Właśnie, tutaj wiesz, też mam zasadniczą wątpliwość, czy jeden cios w nos, czy w jakąkolwiek inną część ciała, to podpada pod pobicie. Nie wiem, to trzeba by prokuratora zapytać, ale... na mój nos to jednak trzeba trochę więcej ciosów, żeby to było pobicie. I jeszcze raz mówię, nie wolno uderzać ludzi. I to nie ma znaczenia, czy to jest jeden raz, czy pięć razy, czy 10 razy. Bić ludzi nie wolno. Ale tutaj chodzi o pewną gradację. No, pobicie to jest trochę co innego niż uderzenie raz, prawda? Jasne, to inaczej się kojarzy też, nie? Dokładnie. I teraz... No dokładnie, a tutaj wręcz mówią o pobiciu, ale czytam dalej ten Polsat, bo zobacz, to jest będzie za chwilkę taki będzie bardzo ciekawy fragment. Marek K., pseudonim Kruszwil, miał uderzyć starszego mężczyznę pięścią w twarz. Mogło się to przyczynić do śmierci 66-letniego mężczyzny. Mogło. Adwokat rodziny zmarłego złożył do sądu w Szczecinie akt oskarżenia. Adwokat złożył akt oskarżenia, czyli nie prokuratura złożyła, tylko adwokat. Więc albo jest to prywatny akt oskarżenia, albo jest Kruszwil oskarżony o coś, co jest prywatno-skargowe. Co jest bardzo ciekawe, w żadnym artykule, który czytałem, nie doszukałem się rzeczy podstawowej, czyli z jakiego artykułu Kruszwil ma odpowiadać. Okej. Okay. A to jest moim zdaniem bardzo ważne dla ustalenia o co tam chodzi. Gdzieś przeczytałem, że grozi mu do 2 lat więzienia. Że żona tego pana żąda 2,5 roku więzienia dla Kruszwila. Aha. Czyli co ma być, musi być coś, co górne zagrożenie karą jest powyżej 2 lat, ale my tak naprawdę nie wiemy co. No, to nie wiemy. No. Nie wiemy. Nie ma kwalifikacji prawnej. No tak. Wynika z informacji mężczyzna oskarżony został o pobicie starszego mężczyzny, który w niedługim czasie zmarł w wyniku odniesionych obrażeń. No, śmiem twierdzić, że między styczniem a majem to wcale nie jest tak niedługi czas. Jak wyjaśniono, chodzi o zdarzenie z 2 stycznia 2020 roku. Czyli to jest to, gdyż pamiętasz, jak mnie zapraszałeś, to my obaj byliśmy przekonani, że chodzi o 2021, że tak. Chodzi o ten rok. Ja byłem święcie przekonany, nie? 6-latek poszedł po zakupy do osiedlowego sklepu. Wewnątrz był 20-letni Marek K., pseudonim Kruszwil, związany z kanałem YouTube Lord Kruszwil, próbujący nagrać film, ekspedientki nie wyraziły zgody. No i to jest ta część, która jest jednoznaczna, jeśli to jest prawda, bo podkreślmy, że to jest jakby wszystko jednostronnie, prawda? Tak, tak, tak.
jeśli to jest prawda, no to kurde, wiesz, mi się wielokrotnie zdarzało nagrywać różne rzeczy w sklepach, ale to się idzie i albo się... Ja zwykle tak robię, że dzwonię do właściciela sklepu kilka dni wcześniej i pytam, czy mogę nagrać. To wynika moim zdaniem z podstaw kultury osobistej, jasna sprawa, ale również wynika z takiej higieny pracy. Po co się konfliktować, jak można przyjść, powiedzieć dzień dobry, my byliśmy umówieni z szefem, szef pewnie dzwonił. Tak, tak, proszę, róbcie co chcecie, nie? No może dlatego, że ja nie kręcę takich rzeczy, które się ludziom nie podobają. Jasne. Tutaj ja mam kontynuację tego, że jak ekspedient nie wyraził zgody, to on zaczął się awanturować, znaczy według świadków zaczął się awanturować, mówił, że może nagrywać co chce, wymachiwał telefonem i wtedy właśnie zareagował ten pan Edward N. i razem z kobietami próbowali wyprosić go ze sklepu. No właśnie. Teraz wiesz co, ja bym przeszedł na taki inny portal, on się nazywa Telepolis. Okej. Okay. Dodane przez Damian Jarosiewicz, ksywa NER10, youtuber Kruszwil oskarżony o pobicie 66-latka. Ten zmarł kilka miesięcy później. No i tutaj jest fajny cytat z adwokata, który jest pełnomocnikiem rodziny, pana mecenasa Krzysztofa Tumielewicza. Jego śmierć była zaskoczeniem dla rodziny, bo stan zdrowia i dotychczasowy sposób życia w żaden sposób nie wskazywał na to, by w jego organizmie działo się coś złego. Czyli ja rozumiem, że stan faktyczny na podstawie bardzo jednostronnej, przedstawionej przez pełnomocnika i media, wynika tak. 2 stycznia 2020 dochodzi do przykrego incydentu, w którym jacyś youtuberzy, tu jest wskazane, że Kruszwil, tak, dopuścili się fatalnej rzeczy w sklepie, próbowali zrobić coś, czego nie powinni, awanturowali się, a potem jeszcze zamiast spokojnie odjechać, to jakieś tam wulgarne gesty, no coś okropnego. Ale to się dzieje 2 stycznia 2020 roku. Rzekomo starszy pan dostaje fangę w nos. Przypomnijmy, tak, Lord Kruszwil, nie pamiętam, gdzie on występował, ale no nie wygląda na bojówkarza, że się no właśnie, tak, właśnie tu chciałem dodać, że Lord Kruszwil występował na gali Fame MMA 9, 8 albo 7, teraz nie jestem w stanie sobie przypomnieć, i on walczył z Mini Mike'em z ekipy Freeza, czyli z osobą niskorosłą, i z tym Mini Mike'em toczył bój przez, z tego co pamiętam, chyba dwie rundy. Przez dwie rundy 50-kilogramowy Marek nie mógł w żaden sposób znokautować Mini Majka, więc tutaj, jak tutaj na przykład ten nasze Szczecin miasto pisze, youtuber wyszedł, ale dalej miał się awanturować i uderzać rękami w szyby sklepu. Gdy Edward ten opuścił sklep wraz z sąsiadką, młody mężczyzna wsiadł do samochodu. Miał wtedy pokazać właśnie ten obraźliwy gest w kierunku 66-latka. Ten podszedł do auta. Według relacji rodziny youtuber miał wówczas wysiąść z auta i bez powodu uderzyć mężczyznę pięścią w twarz. Następnie odjechał. Starszy pan upadł na ziemię i na chwilę stracił przytomność. Nie mam pojęcia, jak wyglądał ten pan Edward. Ten wiek również robi swoje, natomiast według mnie, żeby 50-kilogramowy chłopak znokautował tak naprawdę osobę, dorosłego mężczyznę, który z tego co możemy wyczytać, że i nie chorował, że jego stan zdrowia był naprawdę dobry, nic mu nie dolegało, i nagle uderza go 50-kilogramowy chłopak i ten pada na ziemię i traci przytomność, to albo ogromny, ogromny fart, albo coś tu się nie zgadza. Pech, przepraszam, tak, tak. Albo ogromny pech, albo coś tu się nie zgadza, ponieważ jedyną osobą, która ważyła w granicach 50 kilo i potrafiła kogoś znokautować jednym ciosem, był wcześniej wspomniany Bruce Lee, który właśnie ważył 50 kilo, 55, natomiast on był mistrzem w swoim fachu. A Kruszwil, no, Marek jest z tego mistrzem w fachu trochę denerwowania ludzi na YouTubie. Myślę, że tak. Myślę, że można to jak najbardziej tak powiedzieć. To mi się nie podoba, denerwowanie ludzi na YouTubie. Chciałbym nie, mi również, jak najbardziej. Jestem tego przeciwnikiem, zobacz, i chętnie dokumentuję. Ale teraz jest dalej. Przez najbliższe styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj. 4 miesiące, niewiele się dzieje. Tak. Sprawa nie jest zgłoszona na policję.
W związku z tym nie jest zabezpieczony monitoring. No właśnie, bo od razu, przepraszam, od razu wejdę w słowo, ponieważ zapisałem sobie, że na sklepie jest kamera, więc ona tam na pewno była, widziałem jakieś tam nagranie, więc te nagranie, więc jeśli doszło do takiego zdarzenia i zostałoby to zgłoszone, no to te nagrania z kamery by było, tylko że z tego, co możemy przeczytać, pan tutaj Edward nie chciał zgłosić sprawy na policję, ponieważ wstydził się, że młodsza osoba go uderzyła. No, teraz rozumiem, córka czy żona się nie wstydzi. Natomiast to jest bardzo ważne. Zapis monitoringu trzymany jest różnie, zwykle około tygodnia czasu. Nie słyszałem, żeby gdzieś zapisy z monitoringu były trzymane dłużej niż miesiąc, a na pewno nie na sklepie osiedlowym. Jasne. Bo w sklepie osiedlowym generalnie po co jest temu sklepowi monitoring? Czy właśnie ktoś się patruje, wybije szybę, takie rzeczy. I to są rzeczy, które się od razu zgłasza na policję i od razu policja przyjeżdża. Więc gdyby to zgłosili na policję, policja by z automatu zabezpieczyła monitoring i by było chociażby wiadomo, kto to zrobił. I czy na przykład to nie było sprowokowane, żeby nie było wątpliwości. Ja w żaden sposób tutaj nie próbuję bronić sprawcy, kimkolwiek on jest. Jasne. Bo Kruszwil zaprzecza. Kruszwil mówi, że to nie on. Kruszwil mówi, tak... że to jego znajomy. Tak. Zaraz do tego również przejdziemy. Więc ja tutaj tak ostrożnie mówię, żeby właśnie by było wiadomo kto, czy to było w jakiś sposób sprowokowane. Nie dlatego, że bronię, tylko też no, tak jest w prawie, tak? Że jak ktoś się uderzy bez powodu, a ktoś się uderzy, bo ty go prowokowałeś, to jest zupełnie inna kwalifikacja i to jest istotne, prawda? Jasne. No, byłoby dużo wiadomo. Przede wszystkim byłaby zrobiona obdukcja. Czyli lekarz by stwierdził, jakie są obrażenia i tak dalej, i tak dalej. No i też rozumiem, że mógłby ten pan po wykryciu przez obdukcję, że coś mu się stało, mógłby się zacząć leczyć. Bo faktycznie tak naprawdę, bo z jednej strony 50 kilo, z drugiej strony mógł jakoś, nie wiem, stanąć na jednej nodze, mógł jakoś tam wywrócić się i niefortunnie spaść na tę głowę. Wtedy faktycznie moglibyśmy chyba do czegoś dojść. Natomiast po pół roku, po półtora roku... Będzie ciężko. Będzie ciężko. I po pół roku, po pół roku, pięciu miesiącach pan zmarł. I to teraz też, no, słuchaj, nawet przy założeniu, że ten cios coś wywołał, i to coś spowodowało śmierć, to w wyniku niefrasobliwości, nie pójścia do lekarza i nie zrobienia obdukcji, nie sprawdzenia tego i nie leczenia, no należy się zastanawiać, czy gdyby na przykład ten pan poszedł, zrobił obdukcję, lekarz mu powiedział, proszę pana, nie wiem, ma pan tu krwiaka, cokolwiek, tak? Wzięliby go na maszynę, z rezonans magnetyczny, wiesz, nie jestem lekarzem, ale no, coś by mu tam porobili i by sprawdzili. I mógłby się leczyć, świętej pamięci pan. No i tak, następnie babę, rozumiem, że sprawa była skierowana do prokuratury. Prokuratura zbadała sprawę i stwierdziła, że no, nie widzi podstaw do wniesienia aktu oskarżenia. I dopiero teraz babę, albo prywatny akt oskarżenia o przestępstwo takie poważne, prywatne bo akt prokuratura oskarżenia odmówiła, tak. albo mamy prywatne oskarżenie o coś prywatno-skargowego, czyli o coś błahego, co ustawodawca uznał, że w takich sprawach prokuratorom nie zawracajmy głowy, niech ludzie sami sobie piszą akty oskarżenia. Nie wiemy, o co Kruszwil jest w sumie w tym momencie oskarżony. 2,5 roku w przypadku, gdy człowiek nie żyje, to jest dość niski wymiar kary, więc ja podejrzewam, że to raczej są jakieś takie lżejsze przestępstwa. Jasne. I teraz, tutaj i teraz... od razu jeszcze przeczytam a propos tych spekulacji, czy jest to prawny akt oskarżenia. Tutaj mam takie tak napisane, że zgodnie z prawem w sprawach prawno-skargowych prokurator wszczyna postępowanie lub... Prywatno-skargowych, prokurator wszczyna postępowanie lub przystępuje do jego do już wszczętego, gdy wymaga tego interes społeczny. W tej sprawie uznał jednak, że nie ma tu interesu społecznego, aby ścigać za uderzenie. I tutaj właśnie oburzona decyzją prokuratury oburzenia decyzją prokuratury nie kryje mecenas Tumielewicz. Zwraca uwagę, że napastnikiem była osoba, która dla wielu młodych ludzi jest autorytetem, a w internecie jego
filmy ogląda tysiące nastolatków. I od razu przeczytam, ponieważ czuję, że już chcesz do tego przejść, aczkolwiek mam dosłowny cytat. Musi budzić i budzi sprzeciw zachowanie prokuratury, która w okolicznościach tej bulwersującej sprawy, gdzie młody człowiek publicznie i bez żadnego powodu uderza starszego, schorowanego człowieka w twarz w biały dzień przy świadkach, a prokurator twierdzi, że nie ma interesu społecznego w ściganiu sprawcy. I tutaj się zastanawiam, co wydarzyło się na przestrzeni półtora roku, że z pana Edwarda, 66 lat, który jest okazem zdrowia, który jest sprawny, który jest zdrowy, półtora roku mija. Przez te półtora roku no, nic się nie zmieniło, ponieważ po pięciu miesiącach... Ten par też zmarł w 2020. Tak. Po pięć miesięcy później zmarł, natomiast półtora roku od początku tej sprawy nic się nie zmieniło, natomiast teraz, znaczy, zmieniło się to, że pan stał się jednak starszą, schorowaną osobą. Tak. Nagle. No właśnie. No właśnie. To znaczy, powiem ci tak. Ja nie chcę tutaj mówić brzydko o panu mecenasie, bo jeszcze pan mecenas sobie znajdzie kolejną osobę, której będzie chciał coś tam pisać. Natomiast jakby mój mecenas walnął w jednym zdaniu, że ten pan był de facto okazem zdrowia, a za chwilę, że jest starszy i schorowany, to ja bym poszukał innego mecenasa. No bo mi się wydaje, że... Czy ja nie... Nie chcę, broń Boże, podpowiadać adwokatowi Kruszwila, bo mi się nie podoba mi się to, co tam się zdarzyło. Jeśli się zdarzyło i z czyim udziałem się zdarzyło, prawda? No bo Kruszwil zaprzecza. Natomiast no tutaj bardzo mocno ten adwokat podpowiada ewentualnemu pomocnikowi Kruszwila bardzo poważne argumenty. Ale już pomijając to, ale słuchaj, no, skoro on był takim okazem zdrowia i tak niespodziewanie przeszedł na tamten świat, to dlaczego oni to łączą z tym, co się zdarzyło w styczniu? Ja tutaj tego nie rozumiem, w jaki sposób oni to łączą, bo wiesz, to jest trochę tak, jak sobie na początku żartowałem z tym Polsatem. Jest zdarzenie A, które zaszło, i jest zdarzenie B, które zaszło, no ale to trzeba jeszcze wykazać ciąg przyczynowo-skutkowy, że jedno wynikało z drugiego, prawda? Jasne. A mogło się zdarzyć cała masa innych rzeczy po szczególnie drodze. Szczególnie, że tamten rok był rokiem, że wszyscy siedzieliśmy w domach, ponieważ mogliśmy się łatwo zarazić. Dokładnie. Maj to już przecież była ta koronka Buma. I tak dalej. Tak. To chyba była właśnie świeże wyjście po kwarantannie. Tak. A generalnie w 2020 roku mieliśmy bardzo dużo ponadnormatywnych zgodów, nie tylko ze względu na wirusa. Tak. Ale jest. Jakby nie sugeruję, że ten pan odszedł. Jasne, na wirusa. Jasne, to tak możemy sobie tak spekulować. Nie? Ale różne rzeczy. Tak? Jasne. Także sprawa mi wygląda bardzo dziwnie. Kruszwil zaprzecza. Oglądałem jego streama, na którym, znaczy nie streama, zapis streama, tak. odszoty nazywa, Tak, shoty. Na którym odmówił, że to nie on i sugerował, że to jego kolega. Tak. Chyba możemy powiedzieć, też ksywa kamerzysta. Tak, kamerzysta, jasne. Aktualnie chyba można powiedzieć, no na pewno siedzi w areszcie, zdaje teraz się. Tak, teraz siedzi. Tak, i chciałbym też bardzo mocno potępić znęcanie się nad osobami niepełnosprawnymi, również przez mainstreamowe media, bo był kiedyś taki program mainstreamowy, gdzie za pieniądze jedni ludzie wyrządzali krzywdę drugim ludziom. Nie będę mówił, jak to się nazywało, ale powiedzmy walili się kijami baseballowymi po genitaliach i to leciało w mainstreamowym medium. I ja też to chciałbym potępić, tak? O kurze, to po nagrywaniu mi powiesz, o co chodziło. No i tam też byli ludzie, którzy nie wyglądali, że się tak wyrażę, na bystrzaków. Amerykański program. Aha, okay. Amerykański program, ale było tłumaczone również na język polski, w Polsce też leciało. Chociaż tam głównie, wiecie, jęki, kwęki i tak dalej. No i wiecie, i to ma znaczenie. Czy to był Kruszwil, czy to był kamerzysta? No to chyba nie jest wszystko jedno. Kto za to odpowie? No właśnie, szczególnie, że gdzieś tam mogliśmy przeczytać, że były ekspedientki i że było kilku świadków. No to jak mamy ekspedientki i kilku świadków, no to powiedzmy, że ekspedientki, więc powiedzmy, że niech będą dwie, i kilku świadków, no to powiedzmy, że z pięciu osób widziało tego kamerzysta albo Kruszwila. Kamerzysta w tamtym okresie, on ma chyba 1,75 m, mojego wzrostu jest szczuplutki, no 50 kilo, więc jest szczuplutki. I w tamtym momencie miał tak postawione bardzo do góry blond włosy. Natomiast kamerzysta
Z tego co pamiętam, to ma około 1,80 m, 1,85 m, coś w tym stylu, jest To już brunetem. jest bardziej postawnym Tak, człowiekiem. 1,85 m, brunet, który również nie wygląda na bardzo szczupłego. Nie, no nie jest bardzo szczupły. Powiedzmy, że 80-90 kg waży, więc to jest taki przeciętny, powiedzmy, chłopak. Szczególnie jeśli jeszcze nagrywali, no to on zawsze nagrywał w masce czarnej, takiej bardzo charakterystycznej. W Więc tu mamy. worku. Już w tym momencie bez worka, tylko Aha. sama maseczka czarna. Rozumiem. Więc zastanawiam się, jak pomylić małego, szczupłego chłopaka blondyna z wysokim brunetem w maseczce. Znaczy, wiesz, może tak być, że Kruszwil próbuje wkopać kolegę, który aktualnie siedzi w areszcie, więc nie bardzo może się bronić. Jasne. Pamiętaj, że ten wymiar ma, ta sprawa ma dwa wymiary. Wymiar prawdy i wymiar medialny. W tym momencie media głównego nurtu rozpierdzieliły Kruszwilowi biznes. Tak. Bo nikt już nie będzie chciał koło Kruszwila stanąć, u niego się reklamować i tak dalej. Nawet więcej, wydaje mi się, że takie duże marki, które kiedyś wspierały Kruszwila, się u niego product placementując, teraz będą zachodzić w głowę, co zrobić, żeby te filmy zniknęły z internetu. A to są naprawdę poważne, topowe marki, co też pokazuje, jak dwulicowe są korporacje. Bo teraz jest taki krzyk, że Kruszwil taki zły i niedobry, czego ja nie będę komentował. Natomiast no, te korpo jednak się u niego reklamowały i on wtedy robił jeszcze gorsze rzeczy niż teraz. No właśnie, właśnie o to Teraz chodzi. Kruszwil paradoksalnie wygrzeczniał. Tylko, no ale teraz jak się wpisze Kruszwil, to już nie wyskakuje reklama wielkiego telewizora z bardzo dużej korporacji. Nie powiem na ile liter, ale aż kusi naprawdę rzucić nazwami tych dwulicowców, a przecież wtedy odchodziły na kanale Kruszwila poniżanie ludzi tylko dlatego, że są biedni. Przecież była cała ta akcja z takim Instagramerem, którego w sumie tam zatrudnili tylko po to, żeby go poniżać na filmikach. No, różnica była taka, że on nie był ubezwłasnowolniony ani całkowicie, ani częściowo. Niemniej jednak, no bardzo, bardzo go upokarzali. I wtedy jakoś dużym, topowym korporacjom nie przeszkadzało. Pełno było product placementów i jedzenia, i technologii, i gier komputerowych. A teraz nagle te wszystkie firmy są takie święte i oburzone, co Kruszwil robi. Świetnie, że jesteście oburzeni. Po co mu to finansowaliście? To tak samo podobnie analogiczna sytuacja jest. Ja ciągle będę to powtarzał, ponieważ dalej mnie to szokuje i dalej mnie to wkurza, bo podobna sytuacja była z kamerzystą, gdzie ludzie wszyscy oburzyli się i zaczęło być głośno w momencie, gdy był ten film z niepełnosprawną osobą. Który był oburzający i obleśny, i tak nie Oczywiście. powinno tak być. Natomiast ja ostatnie pół roku przed tym filmem nagrałem trzy filmy dotyczące kamerzysty, gdzie wyśmiewali osoby, które tutaj, zwracając uwagę na algorytmy YouTube'a, przedwcześnie odeszły z tego świata, ponieważ tak zdecydowały, wyśmiewali osoby chore na HIV i wyśmiewali bezdomnych. Gdzie jedna z osób, ja to ciągle będę powtarzał, i ten osobnik, który to mówił, dalej nie ma szacunku, jeśli chodzi o moją osobę, i ciągle powtarzała, że jeśli by bezdomny przed nim zdechł, to on nawet by mu nie pomógł, że w ogóle, że osoby biedne to są śmieć najgorsze, i tak dalej, i tak dalej. I to były Weź tego trzy. nie cytuj, bo zaraz będą, że to ty tak mówisz. I są, to były trzy głośne, znaczy głośne, według mnie ważne filmy na tamten moment, gdzie według mnie to było oburzające. I ludzie oburzyli się dopiero na ten film, i nie dlatego, że ten film powstał, tylko dlatego, że wychowanka tego chłopaka odezwała się. W momencie, gdy ja oglądałem ten film, to dislajków było, nie wiem, chyba z 1000 albo z 2000, dopiero jak ludziom się pokazało, ej, to nie jest fajne. To nie jest fajne. Nieważne, czy ta osoba jest chora, czy ta osoba jest zdrowa, to nadal nie jest fajne, to dopiero ludzie powiedzieli, a, okej. I nie ogarniam tego, że ludzie aż tak są zaślepieni, aż tak im to nie przeszkadza, czy aż tak bardzo są głupi. To jest bardzo przykre, co powiedziałeś. Ja mogę ze swojego doświadczenia życiowego powiedzieć tylko tyle, że to bardzo zależy chyba od tego, kto na kim zarabia, nie? No bo przecież, nie wiem,
Polsatowi też jakiś czas temu nie przeszkadzało, że ma związki z ludźmi o, nazwijmy to, poszlakowanej opinii. Teraz panu Morawieckiemu i PiSowi nie przeszkadza, że ma związki z podobnymi ludźmi. Wszystko chyba zależy od tego, w którą stronę te okno medialne, że się tak wyrażę, przesunie. No i to jest dokładnie tak, jak mówisz. No, robili rzeczy, które były okropne. Tak zwani poważni ludzie zarabiali na tym poważne pieniądze. I w pewnym momencie był taki punkt przegięcia, nie? Bardzo podobnie zresztą w polityce, że partia polityczna na przykład jest popularna, to się nazywa teflonowa. Może zrobić wszystko, dowolne łajdactwa, ludzie będą ich bronić i nagle coś takiego pyka, że nagle ta partia jest B i już ich wszyscy nienawidzą. To jest ciekawe właśnie, że takie same algorytmy czy mechanizmy zachowania ludzkiego, jakie są w partiach politycznych, są też na YouTubie, są w mediach. Natomiast wiesz, ludzie to ludzie, natomiast korpo to korpo, że się tak wyrażę. I no, ja bardzo, bardzo mam wrażenie, że tu w ogóle chodzi o pieniądze, wiesz? Tak, tak, właśnie chciałem też do tego właśnie nawiązać, że to jest jeden z punktów, który sobie wypisałem, że było bardzo cicho, nawet gdzieś tam na początku tym wspomniałem, że było cicho, nagle jest teraz głośno i również myślę, że chodzi tu o jakieś pieniądze, nie? I myślę, że jeśli ktoś zauważa, że może, no nie chcę powiedzieć dorobić się na tragedii, ale jeśli ktoś zauważa, że może zdobyć jakieś pieniądze albo zdobyć coś i uważa, że mu się to należy i widzi, że ta osoba ma te pieniądze, no to czemu by nie spróbować? Czy wiesz, ja nikogo nic nie oskarżam, natomiast bardzo chciałbym przeczytać ten akt oskarżenia. Czytam poza na przykład żądaniem kary więzienia, czy nie ma na jakiejś tam żądanie jakichś pieniędzy, jakiejś nawiązki, czegoś. Chciałbym to wiedzieć. I też pamiętajmy, że wyrok w sprawie karnej otworzy tak naprawdę drogę w sprawie cywilnej. A tam już będą pieniądze. No bo raczej nie przeproszenie zmarłego, prawda? No tak. I żeby nie było wątpliwości, ja broń Boże nie oskarżam tej rodziny, że chodzi o pieniądze. Broń Jasne. Boże nie oskarżam, ale chciałbym to zobaczyć. Chciałbym to zobaczyć, bo jest to moim zdaniem bardzo ciekawe. No bo jakby to powiedzieć, no, jeszcze raz, 2 stycznia 2020 roku jest uderzenie w nos. Tak. Tamci twierdzą, że przez Kruszwila, Kruszwil zwala na kamerzystę. No właśnie. My tak naprawdę mało wiemy. No właśnie, bo tak naprawdę jest jeszcze jedna rzecz, o której nie wspomniałem, że tam jest, aż przeczytam, jak to jest powiedziane. Wewnątrz był mężczyzna, DBDBD, youtuber wyszedł, miał wtedy pokazać obraźliwy gest, więc powiedzmy, że jakiś youtuber, bo któryś z youtuberów, powiedzmy tak, albo jakiś youtuber wychodzi do samochodu, który tam, mężczyzna wychodzi ze sklepu, ten youtuber pokazuje mu tam, powiedzmy, ten obraźliwy gest, natomiast później pan podchodzi do auta i jest napisane, że bez powodu uderzył mężczyznę pięścią w twarz. Tylko, jeśli wsiadam do samochodu, pokazujemy przysłowiowego faka jakiemuś mężczyźnie i ten mężczyzna przychodzi do naszego samochodu, gdzie my, powiedzmy, już w tym samochodzie jesteśmy i nagle bez powodu go uderzamy, według mnie, jeśli już taka sytuacja by miała faktycznie miejsce, no to myślę, że, znaczy nie chcę powiedzieć, że ten youtuber, powiedzmy, był sprowokowany, natomiast myślę, że mógł na przykład również pan się odwdzięczyć jakimś, albo również gestem, albo jakimś słowem, albo coś na przykład mu zrobić, nie wiem, puknąć w szybę, nie wiem, walnąć w tą szybę samochodu, albo coś. To oczywiście nie usprawiedliwia ciosu. Oczywiście, jak najbardziej, tylko coś się mogło wydarzyć. Ale raczej nie podszedł ten pan do samochodu, żeby powiedzieć, żeby się przypatrzeć gestowi, bo nie zauważył z daleka. I o ile w żaden sposób to nie usprawiedliwia moim zdaniem ciosu w nos. Jasne, jak najbardziej. Czy w jakąkolwiek inną część ciała, to jest, to wyraźnie sugeruje, że ta wersja medialna jest bardzo taka ułagodzona na jedną stronę. Tak, tak, tak. A nie możemy się przekonać, jak było, bo tego nie zgłoszono na policję i nie zabezpieczono monitoringu. Jest to dziwne. I żeby nie było wątpliwości, słuchaj, bo sprawy sądowe toczą się bardzo długo. Ja mam taką sprawę, która się toczy 6 lat.
Jest też, jestem pokrzywdzony w innej sprawie, gdzie ktoś karnie odpowiada już tam chyba czwarty czy piąty rok, za coś i się dzieją bardzo różne rzeczy. Postępowania się toczą bardzo długo, ale właśnie toczą się bardzo długo. A nie, a tutaj ono zostało rozpoczęte minimum po 5 miesiącach, bo też nie jest powiedziane, że od razu po tym, jak pan zmarł, to ktoś poszedł do prokuratury. Mogli pójść jeszcze później do tej prokuratury, prawda? I teraz jest bardzo ważne, no. Nie wiem, o co tam poszło zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa do prokuratury, no ale prokuratura na początku uznała, że no nie kieruje publicznego aktu oskarżenia, prawda? Nie wiem, chciałbym wiedzieć, chciałbym zobaczyć akt oskarżenia, chciałbym, tam bym sobie przeczytał, jakie są argumenty, jakie są dowody, Jasne. w ogóle jaka jest kwalifikacja prawna, bo teraz tak naprawdę to zbieramy sobie szczątki informacji z mediów, a te media, przepraszam, ale no sobie przeczą. Za chwilę to przeczytamy, że Kruszwil zamordował tego człowieka. Tak. Bo już jest Już jest pobicie, tak? pobicie. I to pobicie ze skutkiem śmiertelnym, ja bym to tak powiedział. Za chwilę będzie morderstwo. Nie wiem, nie będę śmieszkował, bo to jest jednak majestat śmierci, ale to medialnie narasta. Z drugiej strony mamy Kruszwila, który broni się ewidentnie medialnie, próbując tak naprawdę, moim zdaniem, przemówić do swoich widzów, żeby ich nie stracić. Tylko jeśli chodzi o. Oglądałem dwa szoty, jeśli chodzi o tłumaczenia Kruszwil, albo nawet trzy szoty. Jeden tam z, chyba przed 3 miesięcy, jeden z przed kilku dni i jeden jakoś wczoraj, coś takiego. I z tego co zauważyłem, to nieważne czy szot trwał 20 minut, 10 czy tam chyba 5, to jedyną linią, znaczy jedynym argumentem takim i dowodem, że to nie był on, jest to, że jest faktura za samochód, że on tego Jaguara, ten samochód kupił bodajże 9, nie 9, tego jakoś Że on go kilka. wcześniej sprzedał, w styczniu go sprzedał. Nie, że on go kupił, że on go kupił, ale kilka dni później. I według mnie. A myślałem, że on go sprzedał kilka dni wcześniej. Ale to nieważne. No, nie Okej, miał tego samochodu wtedy. znaczy według mnie to. Znaczy. Mówię, ja kompletnie, znaczy kompletnie, mówię, nie jestem jakimś specjalistą w dziedzinie prawa, natomiast No, jeden jeśli. Jaguar jest tylko w Polsce? Jeszcze raz? Jeden Jaguar jest tylko w No Polsce? właśnie, to jest jedno, a druga sprawa jest taka, że co nam daje faktura, że on go kupił później, skoro to byli znajomi i Kruszwil miał dostęp do tego samochodu, ponieważ no, skoro jestem jego znajomym, oni nagrywają razem, no to wystarczyło wsiąść do samochodu i pojechać. A to, że on go kupił od tego znajomego później, no to tak Czy sprzedał naprawdę, wcześniej? no właśnie, no to skoro, jak jesteśmy, nie wiem, Znaczy. z kimś zaznajomieni, jeśli samochód jest, powiedzmy, nie wiem, mojego kumpla, przyjaciela, rodziny czy kogoś, no to ja mogę już nim jeździć, a jakiś tam, jeśli tam jakiś tam kupno, możemy sobie wpisać kilka dni później. Tak, to znaczy, wiesz co? W ogóle, przepraszam, że ja tak się wykażę teraz trochę indolencją, ale twórczość Kruszwila to. Powiedzmy, ja nie jestem jego target, okej? Okay? Czy oni już wtedy w styczniu 2020 jeszcze się lubili i nagrywali razem, czy już byli pokłóceni? O, to tego nie wiem. Tego nie wiem, ale nie wiem. Bo Szczerze powiem, wiesz, że nie wiem. bo kamerzysta, jeśli dobrze pamiętam, to wziął się stąd medialnie, że był kamerzystą Kruszwila. Tak. Więc jest całkiem prawdopodobne, jeśli oni się wtedy jeszcze lubili, że po prostu byli tam obaj. Tak mogło być, nie? Że faktycznie zobaczyli Kruszwila. A uderzył no jeden albo drugi. Jeśli już mówimy o Kruszwilu i kamerzyście, no to może było tak, że jeden albo drugi i tyle, nie? I teraz jeden i drugi będą na siebie to zrzucać? Ale wiesz, tam są jacyś świadkowie. I teraz to jest w ogóle bardzo ciekawa sprawa przy takich świadkach, półtora roku później, gdy osoba jest publiczna. Wiesz, różne rzeczy się zdarzają. Słuchaj, tak zupełnie abstrahując, ale też pokazuje, jak ludzie sobie potrafią dopowiedzieć, nie? Ja sobie jakiś czas temu stałem na ulicy z kolegą, który z mediami ma tyle wspólnego, że czasem je ogląda. Podchodzi człowiek. I robi sobie ze mną zdjęcie, nie? No, a za chwilę chce sobie zrobić zdjęcie z tym drugim. I to taki dziwnie się patrzy, ale dlaczego chcesz zrobić ze mną zdjęcie? Bo no jak to co? Panie Sylwestrze, no ja bym też bardzo chciał. Ale jakie Sylwestrze? No,
no jak to jaki Sylwestra? To pan Wardęga, prawda? A kolega jest od Sylwestra Wardęgi tak o głowę wyższy i tak ze 40 kilo grubszy i w ogóle niepodobny, tylko że ma trochę podobny zarost, nie? No ale tak to działa, nie? Spotkali, zobaczyli jednego fejmucha, no to ten drugi to przecież też fejmuch, wiesz, adrenalina buzuje i tak dalej, a sztuka sugestii jest genialna. Ja nie twierdzę, że ci ludzie, do tego jeszcze wiesz, ludzie w sądach potrafią mówić bardzo poważną nieprawdę. I potem są, wiesz, zawiadomienia, sam mam na biurku, wiesz, kilka spisanych stanów faktycznych, się zastanawiam, czy kilku osobom nie złożyć zawiadomienia o fałszywe zeznania, bo tak po prostu ordynarnie kłamali, że to jest po prostu, wiesz, no, ktoś jest na przykład głównym członkiem pewnej organizacji i twierdzi, zeznając pod przysięgą, że on nie wie, co to za organizacja. No to aż, że się tak wyrażę, i kłamie na twoją niekorzyść, nie? To a propos jeszcze sugestii, zaraz mam świetny przykład, że miesiąc temu pojechałem do Warszawy na wywiad z Unboxerem, którego oczywiście serdecznie pozdrawiam, jeśli to ogląda. I miałem taką niefajną sytuację, że zostawiłem plecak z rzeczami na parkingu w pewnym centrum handlowym. Ten plecak został mi skradziony, jak się później okazało. Później pojechałem z moją narzeczoną do hotelu i musieliśmy niestety następnego dnia wracać pilnie do szpitala. I napisałem, że na swoim Instagramie, że niestety no do tego wywiadu nie doszło, ponieważ właśnie ten plecak został skradziony i musieliśmy wracać tam do hotelu i później z powrotem do Gdańska. Minęły 2 dni i oczywiście ludzie pisali, co się stało, czy mogło jakoś pomóc, czy bo się po prostu martwili. Natomiast dostałem kilkanaście wiadomości o treści, o co chodzi z tym pobiciem. Bo pomyśleli, że skoro ukradziono, to od razu mnie pobili. Również otrzymywałem wiadomości, że ktoś mi się wkradł do samochodu, albo czy już wymieniłem szybę w samochodzie, jeśli chodzi o tą kradzież. Więc to jest potęga sugestii, jeśli faktycznie, to trochę jak głuchy telefon. Ja powiem jedno, jedna osoba przekręci, jedna osoba coś usłyszy i wyjdzie ostatecznie coś innego. Chyba tak 3 różne wersje wiadomości otrzymałem, z których żadna nie była prawdziwa. Dokładnie. Wiesz, nie to, że ja jeszcze raz podkreślę, nie jestem prokuratorem, adwokatem też nie jestem, natomiast chyba wszyscy zdają sobie sprawę, że generalnie jak się świadkowi okazuje potencjalnego sprawcę, to się nie robi na zasadzie takiej, że dobra, to jest ten koleś, którego chcemy oskarżyć, czy to on, tylko pokazuje mu się co najmniej kilka zdjęć albo kilku ludzi i sytuacje, w których na przykład robi się takie coś, że świadek ma być przesłuchiwany w pokoju, a wcześniej siedzi prawdziwy oskarżony pod drzwiami, nie? No to adwokaci są na to strasznie cięci, no bo to jest sugerowanie świadkowi, kto to był, prawda? Jasne. Natomiast teraz no, mamy do czynienia z osobą medialną. Ja jeszcze raz podkreślę, nie sugeruję, że te osoby kłamią. Nie sugeruję, że te osoby mają problemy z pamięcią. Nie sugeruję, że te osoby się w jakikolwiek sposób zasugerowały. Ale jest realne prawdopodobieństwo, że tak mogło być. I teraz zobacz, jaka jest sytuacja. Nie ma żadnych dowodów materialnych. Bo nie sądzę, żeby nawet gdyby ten Jaguar miał jakieś kamery, to żeby to się zachowało przez tak długi czas. Nie ma nagrania z monitoringu, chyba że oskarżenie o nie zadbało, ale też nie sądzę, bo wygląda na to, że oni się za to wzięli dużo później. Będą zeznania jakichś świadków, że oni to widzieli, ale co oni widzieli? Oni widzieli uderzenie w twarz, prawda? Ale jeśli dodatkowo jeszcze dochodzi, że jeśli ci świadkowie będą zeznawać teraz, no to szczerze, jakbym był świadkiem takiej sytuacji i ktoś by mnie zapytał o szczegóły 1,5 roku później, to nie wiem, czy bym wszystko pamiętał. Dokładnie, mamy do czynienia z ludźmi, z których jeden prawdopodobnie był zamaskowany, bo taką miał sceniczność i masz. Drugi był bardzo charakterystyczny i jeśli dobrze zrozumiałem, to cios padł z wewnątrz samochodu. Też mi się tak wydaje, też tak rozumiem przynajmniej to. Przy czym podkreślam, że ja się domyślam, bo za chwilę będzie, że ja tam może byłem i widziałem. Nie byłem, nie widziałem, proszę nie powoływać mnie na świadka. Jakby padł cios z samochodu i ten cios z samochodu, i bym go to obserwował ze znacznej odległości,
to ja bym nie wiedział, kto w środku. Zwłaszcza, że zdaje, no po prostu, no kurze, wiesz, to są obcy ludzie z daleka, sytuacja dynamiczna, stres, adrenalina. Jasne. Rozumiem, że oni się awanturowali. W zasadzie chyba tyle. Ja powiem tylko tyle, że w prawie karnym jesteś niewinny, dopóki nie udowodni ci się winy. Jasne. I to teraz pan mecenas, który najpierw mówił, że pan miał dobre zdrowie, a potem, że starszy, schorowany pan. Wiarygodność pana mecenasa, ale on nie jest świadkiem. No tak. Będzie musiał wykazać po pierwsze, że było uderzenie, po drugie, że to Kruszwil uderzył, po trzecie, że był jakikolwiek związek przyczynowo-skutkowy między tym, a pogorszeniem się stanu zdrowia pana pokrzywdzonego, panie święć nad jego duszą, bo to w tej sprawie jest jedyne pewne, że pan nie żyje i to jest bardzo przykre, że pan nie żyje. No i powiem ci szczerze, że ja powiedziałbym, że życzę powodzenia panu mecenasowi, bo żeby wyrazić, że to jest trudne, ale tak nie powiem, bo jeszcze ktoś pomyśli, że ja panu mecenasowi sprzyjam. A to, co ja mówię, to chciałbym zobaczyć akt oskarżenia. Bardzo bym chciał. Chciałbym też, może nie wiem, mam nadzieję, że pandemia się skończy, że będzie można jako widownia pójść na tą salę, posłuchać, bo to może być bardzo, bardzo ciekawe i to też może być bardzo ważne. I jedyne, co chcę powiedzieć na końcu, jeśli się okaże, że to nie był Kruszwil, to ja mam nadzieję, że Kruszwil rozniesie za chwilę w sądzie te media, które zrobiły z niego medialnie mordercę. To ja właśnie ostatni punkt tak naprawdę, który mam sobie zapisany w notatniku. O co może starać się Kruszwil w tym momencie? Skoro w sumie przyrównywali go z mordercami, pisali, że przyczynił się do śmierci, że pobicie, że to on, że to faktycznie on. O co faktycznie może się starać w tym momencie Kruszwil? Wiesz może? Albo orientujesz się? Przede wszystkim może im założyć sprawę o ochronę dóbr osobistych. Mhm. I to może każdemu z tych mediów założyć. Nie ma znaczenia, jeśli się te media powołują nawet na źródło, bo pomówienie z pomówienia jest pomówieniem. I może im założyć sprawy karne, to oczywiście nie mediom, tylko dziennikarzom, którzy pisali. Nie pamiętam, czy z 212, czy z 216. Ale to jest do roku pozbawienia wolności. Okay. Oczywiście, jeśli pisali nieprawdę. Oczywiście, jeśli pisali o nim nieprawdę, tak? W sprawie cywilnej Kruszwil może się domagać zadośćuczynienia, a także odszkodowania, jeśli na przykład jakiś deal mu przez to nie poszedł, cokolwiek innego. Jeśli wykaże jakieś straty, to odszkodowanie, już ewentualnie zadośćuczynienie. No bo jeszcze raz podkreślę, ja uważam, że to, co się tam stało, było straszne. O ile się stało, ale zakładam, że się stało i że było straszne. To, że człowiek nie żyje, to jest straszne. I to trzeba wyjaśnić, to trzeba ukarać i tak dalej. Ale dla mnie jest ważne, czy ukarany zostanie sprawca, czy ktoś, kto koło sprawcy stał. A rzeczywiście w tym momencie medialnie Kruszwila już ukamienowano. Tak. I niektóre tytuły, jak na przykład ten na Polsacie, no naprawdę bardzo mocno sugerował, że to w wyniku ciosu Kruszwila pan zmarł, tak? A w innych artykułach mówiono wręcz o pobiciu przez Kruszwila, nie? No z tego, co wiem, z treści artykułów nie wynika, jakoby do pobicia miało dojść, prawda? No tyle, tak? Przy czym wiesz, to jest bardzo ważna rzecz, bo zwykle takie pomówienia to idą z takich dziwnych mediów, co tam serwery są w jakichś dziwnych małych krajach i naprawdę potem ciężko jest dochodzić swoich racji. Ale tutaj to powiedziały mainstreamowe media. No. Takie naprawdę duże i to jest bardzo niefajne, bo jednak są jakieś standardy dziennikarskie, tak mi się wydaje. No właśnie, powiem ci, że są standardy dziennikarskie, natomiast chyba coraz mniejsze, albo coraz mniej dziennikarzy się ich trzyma, ponieważ ja miałem, nie chcę powiedzieć podobną sytuację, znaczy może nawet podobną sytuację, podobne to chyba dobre określenie, ponieważ miesiąc temu miałem dramę, no tak można powiedzieć, dramę, albo pewno taką niefajną sytuację, gdzie
w jakiś tam sposób sprzeczałem się z pewną dziewczyną na YouTubie i ona podała w swoim filmie, że przeze mnie jest w szpitalu, ponieważ jest po próbie odejścia z tego świata. Przedwcześnie, dokładnie tak. I powiedziała to publicznie. Później podchwyciły to takie media jak Radio Z, jak Onet, oczywiście Pudelek, jakieś takie wirtualne, coś tam, dużo takich stron internetowych, które jednak wszyscy znamy. I wszyscy cytowali ją, wszyscy pisali, że do tego doprowadziłem, albo że mogłem do tego doprowadzić, że ona jest w tym szpitalu, że jestem taką osobą w internecie, która do tego doprowadza jakieś tam osoby. Natomiast ona nie podała żadnego faktycznego potwierdzenia, że znajduje się w szpitalu przez coś, tylko wszyscy bazowali na tym, że ona tak powiedziała. Ona powiedziała, że jest przeze mnie i wszyscy podchwycili to, że ona jest przeze mnie. Znaczy wszystkie artykuły, ponieważ pierwszy raz byłem świadkiem, jak nagrywam 9 lat w internecie, że gdziekolwiek nie widziałem artykułu, powiedzmy o sobie albo o niej, to dosłownie wszyscy w komentarzach bronili mnie, że nie taka jest prawda, że kłamią, nie? Wiesz co, no to takie rzeczy to są nagminne. Ja kiedyś miałem taką sytuację, nie będę robił typowej reklamy, ale powiedzmy pewien człowiek, który generalnie zarabia na YouTubie na tym, że kręci filmiki, w których jest taki śmieszny, nie zabawny, tylko śmieszny. Śmieszny, no to jest różnica właśnie. Zrobił sobie filmik, że ja jestem kłamca, bo on pojechał do jakiejś tam miejscowości, w której jest bardzo dużo imigrantów, nagrał poszatkowany filmik po 2-3 sekundy, gdzie nie było żadnego imigranta i przekaz był taki, że jestem kłamcą, bo w tym kraju nie ma żadnych imigrantów. O. Wiesz, na tej samej zasadzie można zrobić materiał z toalety i pokazać, że tam nie ma żadnego papieru toaletowego. No bo wiesz, jak ty jesz to 2-3 sekundy, nie? Ja tam nagrałem odpowiedź, facet został tak bardzo zmiażdżony tą moją odpowiedzią, że aż filmik usunął. O. Natomiast jest taki portal internetowy, który mnie nienawidzi, z powodów prywatnych tam generalnie jego powiedziałbym właściciel, założyciel czy redaktor naczelny kiedyś, że się tak wyrażę, próbował kogoś podrywać, mu nie wyszło. Takie dziwne sytuacje. Aha. Jak tylko się pojawił ten filmik mieszkalujący, to oni zrobili artykuł. No i filmik mieszkalujący już został dawno skasowany. Nawet nie musiałem tego pana o to prosić, tylko sam to zrobił, bo nie chciał dłużej, że się... Bo został zmiażdżony argumentami, o tak to nazwijmy. Artykuł cały czas wisi. Taka jest rzetelność mediów. A druga rzecz bardzo ciekawa. Jakiś czas temu był sobie taki pewien pan, który generalnie próbował być drugim mną, ale mu nie wychodziło i on miał pretensje do całego świata, głównie do mnie, że ma mniejsze zasięgi ode mnie. No widzisz, jak mogłeś. No i ten pan kiedyś rzucił tekstem, że on ma raka i to jest przeze mnie. Mhm. Ja tego pana wcześniej nie widziałem na oczy, więc generalnie rozumiem, że chodziło o to, że ja mu wyindukowałem tego raka przez internet. Rzecz totalnie niedorzeczna, chyba niemożliwa, nie? No właśnie, nie można chyba dostać raka przez kogoś. Znaczy, ktoś nie może nam dać raka. Znaczy, wiesz, jak ktoś dosypuje rakotwórczych substancji do pożywienia, to pewnie może. Ale raczej chyba nie może tak być, że treść oglądanych filmików na YouTubie powoduje raka. A może on tak, wiesz, był taki moment na YouTubie polskim, że mówiło się, o Boże, ale koleś po prostu dał mi raka, nie? Nie, on pokazywał nawet dokumenty, że ma tam nowotwór czegoś. No i wiesz, też rzecz to kompletnie niedorzeczna. A jakieś tam malutkie portaliki wzięły, podchwyciły i napisały. Także, wiesz, no jest przykre, tak? Mhm. I teraz w ogóle się narobiło bardzo dużo. Nie wiem, czy pamiętasz, jakiś czas temu mnie się czepiały partyjne media należące do partii politycznej. Tak, pamiętam. No, które twierdziły, że nie są partią polityczną, ale ich główny filmik to był prezes tej partii, który mówił, że to jest ich partyjna telewizja i żeby dać im pieniądze, bo to jest ich partyjna telewizja, nie? Mhm. Także ty to w ogóle masz pecha, nie? Mhm. Natomiast, wiesz,
Ile ty masz w tym momencie subskrypcji? 280 tysięcy. Zbliżam się do 300 wielkimi krokami. Kruszwil będzie miał pewnie około miliona, nie? No właśnie, powiem ci, bo wszędzie jest mówione, że Kruszwil tam kilka milionów i tak dalej, i tak dalej. Natomiast teraz on faktycznie ma kanał, który ma... Czekaj. Ma kanał, który ma... Ajajaj. Który ma te 2 miliony. Na to, przepraszam, nie 2 miliony, tylko 1 140 000. Natomiast na ten kanał, i to jest kanał Kruszwil. I na ten kanał od roku nic nie jest wrzucone, więc to jest martwy kanał, więc nie wiem, czy ma jakieś ograniczenia czy coś. Natomiast jego kanał obecnie to jest Marek Kruszwil, na którym ma 327 tysięcy widzów. I drugi jego kanał to jest Pan Marek, na którym ma 71 tysięcy, więc on już w tym momencie nie jest osobą jakoś nie, milionową, nie jest jakimś topowym albo czołowym polskim youtuberem. Był faktycznie kiedyś, był taki moment, natomiast już nie teraz. No tak. No to szykuj się, Mati, będziesz następny. Będę następny. No ja już się nie mogę doczekać, nie mogę się doczekać, żeby dostać ten jubileuszowy 10. pozew albo groźbę o pozew. O. No ale zobacz, patrz, kurczę. Jak to wyszło, że ja cię nigdy nie pozwałem, ani ci nawet nie groziłem? Chociaż ja nigdy nie grożę pozwami. No widzisz, to właśnie może ten, może powinien zacząć. Może o to, że byłeś w Warszawie i nie przyjechałeś, kurczę, na obiad. O! Tylko nie wiem, po co to podciągnąć. Nie wiem, ale wiesz... Ale patrz, kiedy to było? Kiedy to było? To był poczekaj, teraz mamy czerwiec, prawda? No to był początek kwietnia. Mati był w kwietniu w Warszawie. Miesiąc później zachorowałem na zatoki. O. A to ja, wiesz co? Ja byłem miesiąc temu w Warszawie i mnie okradli. Powiedz kiedy, sprawdzę, czy mam alibi. Także wiesz. Ale nie, no to jest... Nie spotkałem się za torem. Okradli. Okradli mnie. No, ale nie, no masakra, nie? Ale powiem ci, że za każdym razem, to znaczy nie, raz albo za dwa razy miałem taką sytuację, że faktycznie gdzieś tam się martwiłem. Natomiast za każdym razem, jak ktoś mi grozi pozwem, to mam dobry humor, ponieważ filmy, że ktoś mi grozi pozwem, zawsze się świetnie przyjmują. Minimum 200 tysięcy wyświetleń. Boże. Ludzie, słuchaj, ludzie chcą słuchać tego. To na życzenie widzów pokazywała dolne części ciała, taki tytuł filmu kiedyś miała, to ona nadal ci grozi, czy już nie? Ta ruda pani? Nie pamiętam, jaki ma kolor włosów. Szczerze, jakoś wyparłem wizerunek. Czekaj, że pokazywała... Ale ma... Pamiętam, że kiedyś się cieszyła, robiła imprezę za pieniądze z wyprawki odpisu. A, to stopy pokazywała. To znaczy ostatnio ona mówiła, że ogólnie jestem śmieciem z YouTube'a, że ogólnie mam problemy psychiczne, że na pewno w patologii się wychowałem, że rodzice mnie nie wychowali, że miałem problemy, że mam problemy psychiczne i tak dalej, nieleczone. I jakoś 2 tygodnie temu wspomniała, a to z tym Spysińskim tam pogadał. No i ja faktycznie przeprowadziłem z nią tą rozmowę. Po godzinie ona zadzwoniła do mnie, ponieważ najpierw mówiła, że w sumie to nie chce ze mną rozmawiać, jak już się pojawiłem na czacie, później, że nie wie jak to zrobić i później ostatecznie, dobra, pogadam ze Spysińskim. No i gadaliśmy 15 minut. Ja chciałem skonfrontować ją oczywiście w kulturalny sposób z tym, że kłamie na mój temat. Oczywiście nie używałem nawet słów kłamie, tylko że mija się z prawdą. Więc naprawdę, jeśli chodzi o takie rozmowy, jeśli youtuberem jestem oczywiście ham z YouTube'a, natomiast jeśli przychodzi do takiej prywatnej rozmowy, no to ja hamem nie jestem. Więc za każdym razem, jak próbowałem skonfrontować panią Elę, pozdrawiam pani Elu, z tym, że okłamywała, że mówiła kłamstwa na mój temat, albo że właśnie, że tych problem, że skąd wzięła te informacje o problemów psychicznych, no to ona ostatecznie doszła do wniosku, że w sumie to jestem fajny, że zasługuję na tych widzów, że mam poczucie humoru, że jestem utalentowany. Natomiast tydzień później mówiła, że gadała, znaczy, że rozmawiała, czy tam pisała z jakąś wiedźmą albo wróżką. I doszła do wniosku, że jednak bez sensu ze mną rozmawiała, że i powinna mnie pocisnąć i że jednak zdania na mój temat nie zmienia. Także tak. Rozumiem.
Rozumiem. Zapomniał. Dobra, nie będę tego komentował, zwłaszcza, że dostałem wiadomość od żony, że mam szybko do niej odzwonić, bo coś się stało. Okej, okay, ale myślę, że i tak wszystko o wszystkim już porozmawialiśmy. Także ja tylko na samo zakończenie chciałem ci bardzo oczywiście podziękować. Fajnie, to ja że... dziękuję za zaproszenie, było no bardzo właśnie, miło. Właśnie, bo to jest pierwszy raz, kiedy ty jesteś u mnie na kanale, znaczy nie, drugi raz, znaczy pierwszy raz, kiedy nasza rozmowa jest na kanale, ponieważ kilka razy w roli eksperta już się pojawiałaś, natomiast bardzo się cieszę, ponieważ pogadaliśmy YouTube'owo prawnie. Także myślę, że fajnie podeszliśmy do tematu. Godzina 12 nagrywania. Myślę, że ludzie nie będą chcieli nas oglądać, natomiast posłuchają jak najbardziej. Także Krzysiu, bardzo, bardzo Ci dziękuję. Oczywiście linki do dwóch kanałów Krzysztofa znajdziecie w linku i oczywiście w tej karcie na samym końcu. No i chyba tyle. Chyba tyle. Możesz jeszcze coś powiedzieć, jeśli chcesz, na samo zakończenie. Pozdrawiam bardzo serdecznie widzów Matiego. Mam nadzieję, że kiedyś wam opowiem, w jakiej sytuacji poznałem Matiego. Ktoś powiedzieć, że kiedy dużo ludzi kopało, Mati był przyjazny i sympatyczny, za co ci bardzo serdecznie, Mateusz, dziękuję. O, widzicie, można, jednak nie taki ham. Pamiętajcie, co złego to nie wiemy, trzymajcie, cześć i bajo. Pa, pa.